Witam, przedstawiam nowość w pojazdach PESY, sterownik Lokela z klikaną klawiaturką. Na razie jest on zaimplementowany w Elfie i w SA134. Mamy go wymodelowanego również w ST45, ale obsługa takich rzeczy jak sterowniki komputerowe w lokomotywach spalinowo-elektrycznych to jeszcze daleka pieśń przyszłości. Aby włączyć układ prędkości zadanej, klikamy guzik tempomat. Pojawiają się na ekranie nowe ikonki: prędkość zadana i procent mocy zadanej. Ikona UPZ miga, gdyż jesteśmy w trybie jazdy manualnej. Żeby włączyć tempomat, musimy ruszyć pojazdem. Mam niewyluzowany hamulec. No tak, mam prędkość zadaną 0, to mi nie ruszy. Musimy zadać prędkość, na przykład 40. I trzymamy zadajnik, aż pojazd ruszy. I możemy cofnąć na utrzymanie mocy. Dobiera moc tak, żeby osiągnąć prędkość zadaną. Guzikami plus minus możemy zmieniać prędkość zadaną o 5 km. Guzikami OPT plus i OPT minus zmniejszamy dostępny procent mocy, jaki sterownik może wykorzystać. Zaczynamy na 100%. Możemy mu ustawić, żeby na przykład rozpędzał się z 50% mocy. I teraz nie wykorzysta więcej jak połowę dostępnej mocy, dzięki czemu będziemy mieli łagodniejsze przyspieszenie. Walizki pasażerom nie pospadają na głowę. Jeśli cofniemy zadajnik jazdy w pozycję hamowania, przechodzimy w tryb czuwania układu prędkości zadanej, hamujemy ręcznie. Ikona UPZ i procenta mocy zaczyna migać. Prędkość zadana cały czas jest w sterowniku i w przyszłości zostanie wykorzystana. Zatrzymajmy się do zera. Teraz wystarczy dać nastawnik jazdy na maksymalną pozycję i tak, żeby nam puścił hamulec podtrzymujący, czyli lekko ruszyć pojazd. Za szybko. I sterownik przejmuje zadawanie mocy. Zadał 50%, dajmy trochę więcej. Podobnie powinno się to zachowywać przy hamowaniu pneumatycznym. Odłączył napęd i przeszedł w tryb czuwania UPZ. Luzujemy pneumatykę. Zadajemy jazdę i UPZ ponownie zaskoczył.
Możemy się zatrzymać do zera z klawiatury, klikając prędkość 0. Procent mocy również jest traktowany jako procent dostępnej mocy hamowania. A zobaczymy, czy reset tempomatu utrzymuje prędkość. Nie. Przy włączeniu tempomatu na prędkość zadaną ustawiana jest prędkość aktualna pojazdu. Pojedziemy sobie na manualu. Klikamy tempomat. I mamy ustawioną prędkość zadaną 37. Taka była w momencie włączenia tempomatu. Teraz guziki plus minus. Oj, trzeba to zgłosić. W takim przypadku guziki plus minus powinny być zablokowane. Trzeba najpierw wybrać którąś prędkość z presetów, aby odblokować guziki plus minus. A zatrzymajmy się. Pokażę jeszcze jeden feature. Szybki nie puścił. Przytrzymałem grzyba, żeby wyłączyć całą aparaturę, żeby mieć ciszę w kabinie. Mianowicie doszły dźwięki hamulca postojowego, właściwie elektrozaworu jego. Są pozycjonowane z tyłu na szafie. Nie mam przypisanych do nich żadnych klawiszy, więc muszę być tak, żeby móc je klikać. Powinniście słychać, dochodzą tutaj z tej szafy. I to by było na tyle. Planujemy jeszcze dodać podświetlenie guzika tempomatu i klawiaturki, gdyż w rzeczywistości po włączeniu tempomatu zapala się dioda w tym guziku i podświetla się cała klawiaturka, sygnalizując, że tempomat jest aktywny.